Witamy serdecznie wszystkich widzów portalu naszaświdnica.pl w naszym pierwszym talk show świdnickim. Nie bez powodu jest ze mną pan Mariusz Szygieł, który w Polsce taki pierwszy talk show prowadził. Witam. Pana kariera zaczynała się stosunkowo wcześnie, tak samo jak nasza. Był pan bardzo młody i zaczynał pan poruszać takie dość kontrowersyjne już wtedy tematy. I chciałam zapytać, z czego to wynikało, czy bardziej z takiej... Ile pani ma lat, pani Elizo? 18, prawie. No to ja chyba zacząłem, jak miałem 16, napisałem pierwszy tekst swój taki. Tylko ja też zaczynam, jak miałem 16. A to świetnie, to tak. Ja wróżę pani dużą karierę. No, ja zacząłem od donosu na dyrektora szkoły. O. Tak, napisałem do tygodnika na przełaj taki tekst o tym, że się nie możemy dogadać z dyrektorem. Nie bał się pan konsekwencji? Strasznie się bałem, dlatego że on uczył matematyki, a ja byłem z matematyki kompletny debil. No ten dyrektor był taki mało wyrozumiały dla mnie, więc tym bardziej ja byłem mało wyrozumiały dla niego w tym tekście, który napisałem do młodzieżowego tygodnika na przełaj. Ale nigdy, ja taką muszę radę dać, a słuchają nas młodzi ludzie też? Oczywiście, tacy, tak? No dobrze. To ja muszę taką radę dać, że nie bójcie się o swój los w szkole, jeśli jesteście w czymś dobrzy, jednym. Możecie być na przykład właśnie słabi z matematyki jak ja, ale naprawdę ja nic nie kojarzyłem, nic. Ja też zawsze byłem wyciągany po prostu z najgorszych ocen, ale byłem bardzo dobry z polskiego. Nauczyciele muszą widzieć, że się czymś fascynujecie. Ja się fascynowałem właśnie, może nie tyle językiem polskim, ale dziennikarstwem. I to szkole, bo to był ten jeden tekst, ale potem już napisałem kilka takich, które się w szkole bardzo podobały. I polonistka mi powiedziała, nie martw się, nie będzie tak źle. Słuchaj, jesteś wybitny w tym dziennikarstwie, jakoś cię przepchniemy. I tak się też stało, także nie ma się co martwić. A zaczęło się to wcześnie i dość wcześnie podejmowałem różne takie tematy. Mocne, tak. Właśnie chodzi mi o to, czy to jest cecha charakteru, że lubi pan po prostu podejmować takie mocne tematy, odwaga, czy jeszcze wtedy może takie nieprzemyślane to były decyzje? A to fajne pytanie, dlatego że to, czy to była odwaga? Nie, to nie była odwaga, to było... Lekkość słów? Nie, jeszcze coś innego. Otóż ja byłem, znaczy jestem jedynakiem z małego miasteczka z Botolia, niedaleko tutaj, waszej Świdnicy. I pochodzę z takiej rodziny, która była taka zachowawcza, katolicka. Tak, mama uważała, że nie powinienem się wychylać. Wszystko było takie ściśnięte po prostu. I ja tak na przekór trochę rodzicom i na przykład mojej rodzinie zacząłem podejmować różne tematy jako dziennikarz, różne reportaże na tematy, które naprawdę szokowały w tej Złotoryi. Pamiętam, że w klasie maturalnej opisałem chłopaka, którego poznałem w pociągu, który był męską prostytutką. I wezwała mnie wicedyrektorka mojej szkoły. Ten reportaż się ukazał, miał tytuł Nie róbcie sensacji. Ale wyobraźcie sobie, 85 rok, to jeszcze was nie było na świecie, nie? No. Albo 84. To dopiero wasi rodzice byli bardzo, bardzo młodziutcy. I napisałem taki tekst i wezwała mnie wicedyrektorka szkoły i powiedziała, no słuchaj, proszę cię, nie pisz takich rzeczy, zdaj najpierw maturę. Ja się potem będę musiała za ciebie tłumaczyć w kuratorium. Ale z drugiej strony to się wszystko bardzo podobało. Od początku jakoś budziło kontrowersje i bardzo szybko tak naprawdę znalazłem pracę dzięki temu, bo ja miałem 19 lat, jak zacząłem pracę etatową w tygodniku na przełaj w Warszawie, już zaraz po maturze. Bo jeszcze wcześniej to chciałem być recepcjonistą w hotelu, ale tak naprawdę myślę, że między dziennikarzem a recepcjonistą nie ma wielkiej różnicy. Prawda? No, dlatego że i recepcjonista, i dziennikarz musi... Ma podobne zadanie. Recepcjonista ma sprawić, żeby gość, który przyjeżdża do obcego miasta, poczuł się bezpieczny, żeby miał dobre miejsce do spania, wygodne, prawda? Komfortowe, żeby zjadł dobre śniadanie. Czyli recepcjonista wita w obcym mieście i sprawia, że gość się czuje bezpieczny. I dziennikarz, a zwłaszcza reporter, ma takie samo zadanie, moim zdaniem. Po to opisujemy świat, żeby ludzie, którzy to czytają, czuli się w tym świecie lepiej, żeby go lepiej rozumieli. I żeby się czuli bezpieczni. Taka jest moja teoria.
No to jest chyba coś podobnego. Zgodzi się pani, pani Elizo. Między recepcjonistą a dziennikarzem. Myślę, że już na to samo nie wpadł, ale faktycznie. Ale ja też dotąd na to nie wpadłem, bo wpadłem to dopiero tutaj na to w Świdnicy. Jak sobie... No to Świdnica może tak twórczo na pana wpływa. No może Świdnica, nie raz fajne są te małe miasteczka. Dziękuję bardzo i zmieniam się na inną koleżankę. No teraz... i na inną koleżankę się zmieniamy, ale ogólnie było mi bardzo miło. Nasz talk show jest o tyle nietypowy, że mamy dzisiaj jednego gościa, ale trzy prowadzące, które stale się zmieniają. Czy uważa pan, że trudno jest zadawać pytania na każdy temat, bo taki był tytuł pana pierwszego talk show? Nie, pytania zadawać jest łatwo, ja uważam, tylko odpowiadać jest trudniej. Ja zawsze podziwiałem ludzi, którzy opowiadali w tym programie o sobie, dlatego że ja aż z takiego stopnia intymności bym nie umiał osiągnąć publicznie, a czasami ludzie opowiadali rzeczy, no pamiętam, niesamowite, bardzo osobiste i najbardziej zaskakujące dla mnie było to, że często widzowie, goście mówili tak: panie Mariuszu, ja jeszcze nikomu o tym nie mówiłam, panu pierwszemu to mówię, niech to zostanie między nami, a przecież tam była milionowa, czy tam kilkumilionowa widownia i coś takiego się robiło w tym programie, że ludzie zapominali, że jest kamera. No i nagle ja słyszę, że niech to zostanie między nami. A jak to może zostać między nami, jak to oglądają? Wszyscy to zobaczą. Tak pisali, że byłem jednym z niewielu prowadzących, którzy pytają bez kartki, bo nawet ta kartka do tego gościa czasami peszyła. Znaczy, gdybyś miała kartkę, mnie by to nie speszyło i to wszystko w porządku jest, bo z kartki też się zadaje pytania. Ale lepiej jest zdawać bez kartki. A czy jest jakaś granica, której pan nie przekroczył, zadając pytania? Granica zawsze istniała i tę granicę wyznaczał gość. To znaczy ja, rozmawiając z tym gościem przed nagraniem, czułem, czy to jest osoba, która jest bardzo ekshibicjonistyczna i bardzo chce się... albo nie jest ekshibicjonistą, ale chce się po prostu zwierzyć. Ma taki problem, ma taką traumę, ma takie przeżycia, że po prostu musi to powiedzieć światu. Ale były osoby nieśmiałe, które trzeba było zachęcać i nie mógłbym zadać jakiegoś bardzo intymnego czy bardzo ostrego pytania komuś, kto czuje, żeby sobie z tym nie poradził. Natomiast skoro zapytałaś, jak zadawać pytania, to ja muszę zdradzić taką tajemnicę, taki mój tajnik. Mianowicie, ja nigdy nie zadawałem takich pytań bardzo intymnych w taki sposób, żeby gość się czuł zmuszony odpowiedzieć. Zawsze zadawałem te pytania tak, żeby gość mógł odpowiedzieć, mieć wybór. Czy nawet mógł się wycofać z tej odpowiedzi. W każdym razie trzeba być ostrożnym. Tak. Ja w ogóle jestem przeciwko uprawianiu dziennikarstwa kopniakowego. O. A teraz tak, ludzie lubią dziennikarstwo kopniakowe, a ja nie. Ja uważam, że najważniejsze być sobą. Jak mnie każdy pyta, słuchaj, mam takich znajomych dziennikarzy, którzy mają często jakieś nagrania próbne w telewizji, że mają prowadzić po prostu są to zdjęcia próbne i oni mają się być sprawdzeni, prawda, czy są w stanie poprowadzić program. I zawsze mówią, słuchaj, jak ja mam się zachowywać w telewizji, jak na tych zdjęciach się zachowywać? Czy ja mam coś specjalnego robić, mówić? A ja zawsze mówię, słuchaj, mam jedną radę, bądź sobą. Bo na początku człowiek może przez pewien czas udać, prawda? Ktoś, kto ma wykształcenie podstawowe, będzie udawał, że jest po maturze, ten po maturze będzie udawał tego, co skończył studia, ale miną 3 minuty, 4 i człowiek wraca do siebie i potem jest tylko kompromitacja. Więc ja uważam, że od początku w telewizji lepiej być sobą, postawić na siebie. Jak naturalnie masz fajną osobowość, to w telewizji to przełoży się na ekran, a jeśli nie, to nie. A pan kiedyś udawał kogoś w telewizji na początku swojej kariery? Ja udawałem, ale szybciutko przestałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Olu, bardzo. Zaczynamy trzecią rundę naszego talk show z panem Mariuszem Szczygłem. Nasz gość uważany jest za największego czechofila w Polsce. Skąd wzięła się pańska miłość do Czechów? Spadła na mnie z nieba. To taka laska niebieska, czyli miłość niebiańska. Po prostu ja nie, no trudno mi powiedzieć. Człowiek się zakochuje i czasami nie wie dlaczego, prawda? No. Zakochał się pan i popadł, czyli... Tak, w języku. Najpierw w języku. Ja jak słyszę język czeski, to dostaję metafizycznego orgazmu. Naprawdę? Tak. Czyli... Pojechałem do Pragi i tak poczułem, że to w ogóle nie jest język, to jest muzyka.
No. Czyli to jest język czeski, to jest masaż dla mózgu. Dlaczego? Tak. No jest w nim coś takiego fajnego, śpiewnego, muzycznego. Jest taką karykaturą języka polskiego, ale karykaturą nie w sensie negatywnym, tylko że jest taki jeszcze przyjemniejszy niż polski. A to samo Czesi mówią o języku polskim, że Czesi mówią, Boże, wy Polacy to mówicie tak, jakby dziecko se pleniło. Mnie kiedyś strasznie rozśmieszyło, to pamiętam, zacząłem jeździć do Czech, bo pojechałem tam pierwszy raz w roku 2000 i jechałem pociągiem i w warsie czeskim okazało się, że pan poprosił dwie rozpustne. Dwie rozpustne. No i się okazało, że rozpustna to jest rozpuszczalna kawa. I to mnie tak rozśmieszyło, że śmiałem naprawdę na cały głos. Do rozpuku. Tak, ale potem już się oswoiłem z tym językiem. A jak się pan czuje tak po drugiej stronie kamery? Jako gość, po drugiej stronie kamery, jako gość, po drugiej stronie krzesła. No, dobrze się czuję. Po jednej, po drugiej stronie się dobrze czuję. Nie, ja w ostatnich latach bardzo dużo występowałem, tylko nie jako prowadzący, tylko jako ten, który opowiadał o swoich książkach, czy tam prezentuje widzom swoje książki, więc to mi przychodzi łatwo. Nie mam żadnego lęku przed kamerą ani tremy. Jakie cechy Czechów pana fascynują? No to zależy od Czecha, czy Czeski, jak ich spotkam, to, ale tak generalnie, jakbyśmy mieli tak uogólnić, to mi się podoba ich taki dystans do wszystkiego i spokój. I często jest tak, że oni mówią klid to znaczy spokój, a klidek to jest spokojko, nawet mają zdrobnienie od słowa spokój, my nie mamy. I tak mówią klidek, klidnie se posadźcie, czyli spokojnie proszę usiąść, klidte poczkajte, spokojnie proszę poczekać. Ja czasami po prostu mnie to tak denerwuje to wezwa, bo ja jestem spokojny zupełnie. A oni tak jeszcze wciskają ten spokój. Tak. Ale jest w nich coś takiego, taki dystans, nie ma histerii. Nie ma histerii, która jest w nas Polakach. Ja też jestem histeryczny troszkę, a marzę o tym spokoju. I niedawno spotkałem takiego biznesmena, który z firmy Orlen, która jest polsko-czeska, można by powiedzieć. I on mówi, pan pracuje w Pradze i ci Czesi się ciągle z nas śmieją, z Polaków, mówi, a ja z czego się śmieją? Bo mówią, że my Polacy, ta kadra menedżerska polska, to w ogóle nie chodzimy korytarzami. Ja mówię, jak to nie chodzicie, a co robicie? Biegniemy ciągle. A oni ciągle w pośpiechu. A oni się z tego śmieją, że my ciągle w pośpiechu, chociaż nie ma powodu. Więc ja naszej Świdnicy, znaczy waszej Świdnicy, no w naszej już teraz, bo jestem w Świdnicy, życzę po prostu więcej spokojnego podejścia do różnych spraw. O, bardzo mi było miło. Mi również bardzo było miło. Może proszę pożegnać naszych czytelników i widzów po czesku. Po czesku? Miejte se hezki, setkamy se przyjście. Dziękuję bardzo.